W dniu dzisiejszym zrecenzuję płytę z mojej poprzedniej paczki od Larsa, z którą niestety to troszeczkę zwlekałem. Będzie to, moi drodzy, album formacji Death Like Dawn, Among the Graves of the Archetypes. Także dzisiaj będzie trzecia płyta z jednej z tegorocznych paczek od Larsa, czyli drugi album studyjny formacji Death Like Dawn, czyli właśnie Among the Graves of the Archetypes. Death Like Dawn to jednoosobowy zespół, powstały w roku 2020. Pochodzi on z Wrocławia. Swój pierwszy album Delirium and Dreams wydał w roku 2020. 4 lata później w tym roku ukazał się drugi pełniaczek, o którym dzisiaj będę mówić. Death Like Dawn gra oczywiście black metal, wydaje go obecnie wytwórnia Putrid Cult. Co do samej muzyki zawartej na tymże wydawnictwie, no to mamy tutaj normalny, standardowy black metal. Utwory, jeśli chodzi o długość i stylistykę, są raczej dłuższe. Przeważają tutaj utwory dłuższe, trwając tak od 6 do 9 minut. Tempa, no zróżnicowane, mamy tutaj średnie, wolne, szybkie, więc no jest to album w pewnym sensie jednak trochę zróżnicowany. Brzmienie jest, powiedziałbym, że raczej brudne. Na pewno takie mega czyste, wypolerowane brzmienie to nie jest. Trochę tu brudu jednak jest. No generalnie jest to album, który brzmi dość podziemnie, bym powiedział, więc no można powiedzieć, że pewne standardy black metalowe zostały tutaj zachowane jak najbardziej. Oczywiście należałoby też zaznaczyć, że oprócz standardowego metalowego instrumentarium, gitary, bas, etc., mamy tutaj także troszeczkę klawiszy. One są dość sporadyczne, bym powiedział, nie są one tutaj jakby jakimś takim elementem dominującym, ale jak najbardziej się tutaj pojawiają. No są też pewne jakieś niedługie, specjalnie melodie, więc no, trochę tutaj smaczków mamy, ale razem się to moim zdaniem dobrze komponuje. To znaczy, że dobrze się tego słucha i nie kuje to w jakikolwiek sposób w uszy. Więc mi osobiście, jeśli chodzi o muzykę, ten album jak najbardziej siedzi. Co do utworów tutaj zawartych, to mam tutaj 6 kompozycji, z czego najdłuższa trwa aż 9 minut moimi. No nie są to utwory krótkie i też one nie są specjalnie szybkie, więc no czasami trochę czasu nad nimi skupić, ale no wiecie, no dobrze się tego słucha i da się tutaj wychwycić sporo naprawdę fajnych momentów. Na przykład Forked Tongues of Eternal Fire, moim zdaniem bardzo spoko numer. Czy nawet taki A Monument I Shall Raise in Flames. Teksty nie są pozytywne, ale wiecie, w black metalu nie można mówić o jakichś bardzo pozytywnych, przyjaznych tekstach, więc no strasznie jakoś oni bardzo nie odbiegają od klasycznych black metalowych bandów pod tym względem. Jest jeszcze, moi drodzy, jeden aspekt, o którym chcę tutaj powiedzieć. Oprawa graficzna. Jak i sama okładka. No, powiem wam, że kiedy po raz pierwszy dostałem ten album i zobaczyłem okładkę, to miałem już pewne skojarzenie, jakbym gdzieś to widział. Choć jak zobaczyłem fragment tej okładki, to mi się odrobinkę to skojarzyło z okładką Beyond Sanctorum, ale no mniejsza o większość. I jak zobaczyłem to dzieło, to mi się wydawało, jakbym gdzieś podobny obraz już widział. I mi się wydawało, że to jakby jest dzieło jakiegoś malarza sprzed lat. I faktycznie tak jest. Okładka, którą tu widzicie, to dzieło szwedzkiego XIX-wiecznego malarza Tore Billinga. No i w środku nawet, na przykład, jak chociażby na samej płycie, czy
środku, we wkładce, etc., etc. Mamy podobne dzieła, jeśli chodzi o styl. Więc moim zdaniem super sprawa. Ja takie obrazy malowane ręcznie, właśnie wykorzystane na okładkach płyt bardzo lubię. Mają one całkiem fajny, unikalny klimat. No mi się generalnie rzecz biorąc okładka tej płyty bardzo podoba. I w sumie całkiem nieźle moim zdaniem się komponuje z muzyką tutaj zawartą, więc krótko mówiąc, oprawa graficzna zdecydowanie na plus. Jakiś sam album powiedziałbym, że jest na plus. Nie jest to muzyka jakaś mega oryginalna, wyróżniająca się, czy jakaś taka wow, że najlepszy album roku, nic z tych rzeczy. Ale to jest muzyka, której się dobrze słucha. Także ja finalnie mówiąc, jestem zadowolony z tego albumu. Uważam, że jest to bardzo solidne dzieło. Nie jakieś mega powalające na kolana, ani jakieś takie przełomowe, nic z tych rzeczy. To jest po prostu wyjątkowo solidny black metalowy album. Oczywiście w tym roku wyszły i prawdopodobnie wyjdą też lepsze pozycje, no ale jeśli lubicie takie granie, tak najbardziej polecam drugi album Death Like Dawn. Myślę, że warto jak najbardziej sprawdzić. I to by było w tym materiale ode mnie na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to łapeczka w górę, sub, jakiś komentarz też napiszcie. No i dajcie znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. No i oczywiście, nie zapomniałem, mam tu wciąż te wszystkie płyty, które niedawno dostałem do recenzji, które oczywiście postaram się jak najszybciej zrecenzować. Tylko z co niektórymi jeszcze się muszę solidnie zapoznać. W każdym bądź razie dziękuję Wam za uwagę bardzo. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.